Szukasz czegoś ekscytującego, czym zaimponujesz swojej dziewczynie? Kliknij w ten link. Ale jeśli szukasz czegoś praktycznego, czym zaimponujesz matce swoich dorosłych dzieci, to najprawdopodobniej trafiłeś we właściwe miejsce. Oto Peugeot 301 lub Citroën C-Elysée. To akurat Peugeot, ale to bez różnicy, bo oba te samochody są praktycznie identyczne, mają podobne wyposażenie i cenę. A w cenie od około 400 tysięcy złotych kupujesz sedana, który ma wnętrze bardziej przestronne niż Ford Focus czy Chevrolet Cruze, a bagażnik prawie tak duży jak Skoda Rapid. Testowy egzemplarz to topowa wersja z dodatkowym wyposażeniem w postaci ogrzewanych przednich foteli i tylnych czujników parkowania, ale całość i tak kosztuje około 60 tysięcy złotych. Ale w tej cenie wliczona jest m.in. manualna klimatyzacja udająca automatyczną, komputer pokładowy, radio, odtwarzacz, a nawet zestaw głośno mówiący Bluetooth. I zobaczcie, bagażnik otwiera się z kluczyka, prawie jak w wartym 3 razy tyle SUV-ie. I ile tu jest miejsca? Bez problemu zapakujecie się na cały turnus w Ciechocinku. Chociaż kiedy zamykamy klapę, słychać, dlaczego ten samochód jest tak tani. Z tyłu spokojnie zmieszczą się Wasze wnuki i pies, chociaż nie polecam tej jasnej tapicerki, bo zabrudzi się szybciej niż Wam się wydaje. Ale z drugiej strony, od czego są pokrowce? Z przodu wszystko jest na swoim miejscu, no, może z wyjątkiem tego erzacu udającego uchwyt na napoje. Fotel kierowcy ma spory zakres regulacji, jeśli chodzi o wysokość, natomiast zakres regulacji kierownicy jest niewielki. I brakuje regulacji podparcia odcinka lędźwiowego, więc czuję, że niektórzy kierowcy nie obędą się bez poduszki do podparcia pleców. Na drodze Peugeot 301 robi wszystko to, co powinien. Tu mamy pod maską 92-konny silnik 1.6, wysokoprężny, to jest najmocniejszy silnik w gamie. Zużycie paliwa na poziomie około 5 litrów na setkę w mieście jest do osiągnięcia, a czas od zera do setki zajmuje mniej niż znalezienie leku na prostatę w kieszeni. Jeśli planujecie tym samochodem podróżować poza miasto, to warto zainwestować w diesla. Jeśli ma być tanio i po mieście, w zupełności wystarczy benzynowy, trzycylindrowy silnik o pojemności 1,2 litra. Skrzynia biegów. Dziennikarze motoryzacyjni od lat narzekają na skrzynie biegów w Peugeotach, ale grupy fokusowe Peugeot zdają się kochać te miękkie niczym rozgotowany makaron przekładnie. Nie jestem jeszcze w grupie docelowej Peugeot 301, ale jest cała rzesza wąsatych panów w średnim wieku, którzy uważają, że hatchbacki są dla dziewczyn, a nie stać ich na dużego sedana. Jest też sporo starszych ludzi, którzy być może chcieliby zamienić swoją 25-letnią regatę na coś nowego i ten samochód może być dla nich dobrym rozwiązaniem.